Późnie osobowości. Tu znajdziesz pomysły, inspiracje na to, jak zmienić siebie, by stać się pięknym człowiekiem. Kochać Boga to odpowiadać ludziom na ich głód miłości. Ciekawe. Ludzie proszą nas o bułkę, o piwo, o różne rzeczy. Ale zawsze na końcu tak naprawdę proszą o miłość. Ale niech przemówi Matka Teresa. Cześć, tu Ola z Kuźni Osobowości. Kochać Boga, odpowiadać ludziom na ich głód miłości. Matka Teresa. Skoro nie możemy widzieć Chrystusa, nie jesteśmy w stanie wyrazić naszej miłości do Niego. Ale otaczających nas ludzi widzimy zawsze. Możemy też robić dla nich to, co pragnęlibyśmy uczynić dla Chrystusa, gdybyśmy Go ujrzeli. Dzisiaj Chrystus jest w ludziach niechcianych, bezrobotnych, pozbawionych opieki, głodnych, nagich i bezdomnych. Ludzie ci wydają się bezużyteczni dla państwa i społeczeństwa. Nikt nie ma dla nich czasu. To właśnie ty i ja, jako chrześcijanie, godni miłości Chrystusa o tyle, o ile nasza miłość jest prawdziwa, jesteśmy tymi, którzy muszą ich odnaleźć i pomóc im. Oni istnieją, aby ich odnaleźć. Kiedy Chrystus powiedział: byłem głodny, a daliście mi jeść, nie chodziło mu tylko o głód chleba. Chodziło mu także o głód doznawania czyjejś miłości. Jezus sam doznał tej samotności. Przyszedł między swoich, a oni go nie przyjęli. I to go raniło wtedy i w dalszym ciągu go rani. Ten sam głód, ta sama samotność, ten sam brak kogoś, kto by cię akceptował, kochał i pragnął. Każdy człowiek w takiej sytuacji przypomina Chrystusa w jego samotności. A to jest najtrudniejsze. To jest prawdziwy głód. Kochać Boga, odpowiadać ludziom na ich głód miłości. Matka Teresa cytuje: byłem głodna, daliście mi jeść. Jako osoba, która przez wiele lat zajmowała się pomaganiem, mogę odpowiedzieć: to prawda, że ludzie mają różne głody, różne potrzeby, ale pod spodem każdego głodu jest tak naprawdę głód miłości. Można to zamienić na coś prostszego: głód bycia zauważonym, bycia ważnym, bycia docenionym. Ludzie są głodni, często dlatego, że są niekochani. Bo gdyby byli kochani, mieliby więcej siły życiowej, żeby sobie poradzić w życiu. Ale są głodni. I ten głód miłości odbiera im sens życia. Co mogę powiedzieć? To jest taka przygoda życiowa. Dostrzegać ludzi, otwierać się na nich, doceniać piękno. Niesamowite. Niesamowite. Kuźnia osobowości. Tu znajdziesz pomysły, inspiracje na to, jak zmienić siebie, by stać się pięknym człowiekiem.